Cóż powiedzieć, tydzień szybko mija. Troszkę miałem obawy przed tym odcinkiem, ale powiem ci, zapowiada się ciekawie. No, jak słyszysz życie cnotliwe, to co może być ciekawego? Skoro mamy dzisiaj mówić o cnotach, no to przypomnij, jaka jest definicja cnoty. No, to jest taka trwała postawa do czynienia dobra. Czyli pewien Profesjonalnie nawyk... Profesjonalnie mówiąc, habitualna. <laughs> czyli pewien nawyk do czynienia dobra, czyli pewna taka wypracowana skłonność... Wiemy z tych mądrych książek, że nawyk wypracowuje się co najmniej przez 40 dni. No a to podobno nie jest prawda. Dlaczego? Bo to nie zawsze tak działa. A tak mówią mądre książki. No mówią, mówią, ale są też takie teorie, które to obalają i mówią, że zupełnie co innego wpływa na wyrobienie w sobie nawyku i czasem go można wyrobić dużo szybciej, a czasem nawet dwa miesiące nie wystarczy. Co nie zmienia faktu, że żeby w sobie coś wyrobić, trzeba się przyłożyć. Tak, no i to chyba największa praca. Pamiętasz z fizyki, jest też coś takiego jak pamięć metali? Chyba aparaty na zębne to mają, że przygotowujesz jakiś metal, który pamięta swój kształt, i przez tą pamięć on się sam odkształca, prostując nasze zęby. A to ja mam lepszy przykład do tego, pamięć mięśniowa. Do tego też zmierzałem. zmierzałem. Która zawsze w, tak działa, że automatycznie pewne gesty wykonujemy na przykład. Albo jeśli ktoś dużo biega, potem zostawi to bieganie i chce do tego wrócić, to jest mu łatwiej. Bo już tam gdzieś ma wyrobione w sobie. No nie? Te mięśnie są przyzwyczajone. I tak samo jest z naszymi cnotami w życiu, że jeżeli coś się postaramy wypracować. Ostatnio świetne słyszałem takie praktyczne przykłady. Ściel rano łóżko i pij rano szklankę wody. Wypracuj to w sobie. No to dużo jest takich wskazówek, jak wypracowywać pewne rzeczy. A duchowo. No właśnie, duchowo, bo tutaj, jak mówimy o cnotach, to powiedzmy, że mówimy o nawykach z takiej perspektywy, i dlatego będzie troszkę szerzej niż w książkach o nawykach można spotkać. <laughs> to mi się od razu spodobało, szczerze mówiąc, bo akurat my dużo takich książek czytamy, związanych z rozwojem, samorozwojem i tak dalej. I zawsze, jak jest o nawykach, no to jest wszystko zamknięte do tych ludzkich nawyków, no nie takich, które właśnie możemy sobie wyrobić. Ściel rano łóżko. Tak? Steven Kowej zahacza o te nawyki duchowe. Tak, on ma takie coś, że troszkę tam zawsze nawiązuje do Biblii, yy, szuka takich duchowych elementów, ale nie ma tego tak rozwiniętego jak scholastyka. No. <laughs> jak będzie dzisiaj w katechizmie. Powiedz mi, co mówi katechizm. Natomiast jak patrzymy z perspektywy katechizmu, no to yy, te nawyki, czy też cnoty, czy też zdolności, można powiedzieć, mhm. do czynienia dobra. No to z jednej strony owszem, katechizm mówi, że są te ludzkie, potem jeszcze podkreśla, że z perspektywy chrześcijaństwa cztery mają szczególne znaczenie, mhm. a potem jeszcze dokłada takie wzmocnienia, bym powiedział, do tych cnót ludzkich, ludzkich czyli cnoty teologalne. Czyli takie, nie, tak. nie zdradza jeszcze, jakie są, ale wytłumaczmy, co to znaczy teologalne pochodzące z zewnątrz, od Boga. I do Boga się też odnoszące. I do Pąka się odnoszące. Ale nie tylko, bo to są cnoty, które się też odnoszą do drugiego człowieka. Ale zawsze źródło mają w Bogu. To jest coś, co my otrzymujemy. Chociaż tam katechizm podkreśla, że to jest coś, co jest nam zaszczepione jakby od początku. Ale zasadniczo te cnoty są zawsze dane nam przez Pana Boga. Więc my mamy takie szersze spektrum dzisiaj, jeżeli chodzi o samorozwój i jeżeli mamy mówić o rzeczach, które... Dają nam takie super zdolności. Ja sobie tak myślałem nad tym dzisiaj, co może być ciekawego, jak się mówi o cnotach. Mhm. I, I spodobało mi się, jak katechizm podkreśla, że cnoty służą temu, żeby człowiek żył spokojnie, radośnie, pozytywnie, w sposób dobry, że cnoty mu to dają. Jak my czytamy te książki o nawykach, to w pewnym sensie te wyrobione nawyki też nam dają taką możliwość takiego spokojnego życia. Ale tu jest to chyba jeszcze spotęgowane. Umiejętność radzenia sobie z życiem, które nas otacza, a tu umiejętność poruszania się w tym świecie duchowym i też bym powiedział, psychicznym. Bo zaraz je wymienimy: stosowanie się do tych cnót czy wypracowywanie daje komfort psychiczny. Nie tylko, że nie mam grzechu, ale jestem sam dla siebie miłym człowiekiem. Tak, to też kiedyś takie coś słyszałem, nawet nie tak dawno że powinno się bardzo miło do siebie mówić, bo najwięcej się z tobą rozmawia. Rano przed lustrem. Myślę, że nawet częściej niż tylko rano przed lustrem. No to jakie są te cztery cnoty kardynalne, które przynależą do tych cnót ludzkich? No to myślę, że każdy z katechizmów zna. Umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. Kilka słów o każdym z tych bohaterów? No to wiadomo, że jeżeli chodzi o roztropność, to to jest taka cnota, która nam pozwala, nawiązując do wcześniejszego odcinka sprzed tygodnia, mądrze wybierać. Tak. Nie, że roztropność to jest ta cecha, która jest potrzebna w sumieniu szczególnie, żeby właśnie sumienie mogło bardzo sprawnie, bardzo dobrze, jasno, klarownie wybierać działanie. Kojarzy mi się to z tym obrazem biblijnym, jak ten budowniczy siada i musi obliczyć, czy mu wystarczy na wykończenie. Tak. To roztropność to jest takie obliczanie, nie czy jak to, co... To... Tylko nie, kalkulowanie, no nie żebyśmy też tak, tak nie... Przewidywanie. To jest przewidywanie, taka umiejętność wychodzenia trochę do przodu z tym, co się wydarzy, jak to będzie i tak dalej. I... Blisko tej cnoty jest inna, którą często w biskup przypomina, longanimitas. Czyli długomyślność. To długomyślność. nie chodzi, że długo myśli, tylko że daleko sięga z sięga No myśleniem. To, co mówiliśmy o tej refleksyjności. To, to myślę, że ta cnota to jest właśnie z tym najbardziej związana. No, sprawiedliwość, no to myślę, że wiesz. Oddawanie każdemu tego, co mu się należy. Słusznie należy. No albo to z innej strony, że rzecz woła do swego pana. A to, to już tak ciekawie, żeś teraz to podjął. Nie pamiętam skąd to wiem. <laughs> Ale było takie coś. Tak, to z tym z tą sprawiedliwością no to jest faktycznie taki troszkę problem, szczerze mówiąc, z tą definicją, że to jest zawsze oddawanie ten, każdemu tego, co się mu słusznie należy. Bo teraz trzeba tak, określić, co się komu słusznie należy mhm. i co powinniśmy komu oddać. Tam oczywiście katechizm od razu podpowiada, że Panu Bogu naszą postawę taką czci, wiary i tak dalej, bo to jest jemu przynależne jakby. Ale jak już na przykład mamy człowieka, to to już się będzie zmieniało. Ale zawsze człowiek jest dzieckiem Boga i wychodzimy z perspektywy miłości, z tego fundamentu miłości. Tak, czyli na przykład, jeżeli spotykasz nagiego, nie, kogoś biednego, kogo nie stać na ubranie, to sprawiedliwe jest to, że ja mu dam ubranie. To nie jest coś więcej, coś tak, ponad tak, to, co się tak. powinno mu podać, tylko to jest zwykła sprawiedliwość. Stąd jest cała na przykład teoria sprawiedliwości społecznej, tak. budowania takich rzeczywistości. To sięga do nauki katolickiej Kościoła, społecznej nauki katolickiej. Tak. Oczywiście o tej sprawiedliwości by jeszcze dużo można było mówić, ale to jest myślę najważniejsze. Tam żeby... się też kryją zasady pomocniczości, a tak, tu wychodzimy bardzo tak. szeroko. Że to, co ktoś może zrobić sam, powinien zrobić sam, nie można go w tym wyręczać. To też gdzieś w tej sprawiedliwości trzeba rozważać. No ale do tego są studia. To ja bym przeszedł do męstwa a propos studiowania. Męstwo mi się bardzo spodobało <laughs> tak. Bo to nie jest odwaga. Nie, nie męstwo to jest wytrwałość. To jest ciekawe właśnie, mhm. że, że ktoś, kto jest męski, to jest kimś, kto jest bardzo wytrwały w tym, co sobie zamierzył, w dążeniu do celu. W pewnym sensie to jest taka cnota, która jest najbardziej potrzebna przy samych cnotach. Bo tak jak mówiliśmy na początku, no nie? Że, żeby wyrobić sobie nawyk, pewną zdolność taką stałą. No to trzeba pewnych ćwiczeń, byśmy powiedzieli. Tak. To męstwo jest tym, co pozwala wyrabiać w sobie takie coś. Taka krzepa. No, bardzo dobre określenie. A ja sobie wymnotowałem na marginesie katechizmu, że męstwo w tym wydaniu katechizmowym to jest mieć odwagę oprzeć się na Bogu. Tak, bo tam mówi katechizm o tym strachu, no nie? że męstwo pozwala przekraczać strach i, i mimo to sięgać po dobro. No nie? Bo to męstwo też byśmy powinni kontynuować. To nie jest tylko wytrwałość czy ta krzepa w każdej rzeczy, ale w dobrej rzeczy. Nie? Do, w tej rzeczy, która do Boga mnie prowadzi. To Trudno jest... mówić o posiadaniu męstwa w czynieniu zła. No, oczywiście, tak, tak. Nie? tak. To, to w ogóle Żadnego nie, się nie boję. Nie? nie pasuje no nie? to męstwo to jest zawsze w kierunku tego największego dobra. No, i na koniec mamy jeszcze umiarkowanie w jedzeniu i piciu i w innych rzeczach. Czyli takie, taki a, złoty środek. A to mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś wcześniej, jak mówiłeś o godności i o wolności, że to jest panowanie, panowanie nad sobą. Od razu sobie też to zanotowałem. Przy umiarkowaniu? Że umiarkowanie to jest tak. ogromne panowanie nad sobą. Tak, dokładnie, bo to się przede wszystkim wiąże z porządliwością, no nie? Czyli z tym, co chcę, co, czego pragnę i tak dalej i z tym, żeby umieć na tym zapanować. No albo pozytywnie, umiarkowanie, żeby w moim życiu nie brakowało dobra. Może inaczej. Nie tyle, żeby nie brakowało, tylko żeby była równowaga. To jest niebezpieczne. Równowaga. Nie, właśnie wprost o tym mówi katechizm. Że umiarkowanie jest po to, żeby była równowaga. Ale nie między dobrym a złem? nie, 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 nie. nie, nie. Równowaga w kwestii dobra, to co ty powiedziałeś, tak. no nie? żeby nie zabrakło dobra, ale żeby to było takie zrównoważone, czyli żeby na przykład nie było tak, że całą energię poświęcam tylko na dobra materialne i nie ma dóbr duchowych, mhm, tak. albo że poświęcam tylko na dobra duchowe. A nie ma materialnych, bo tak też się może zdarzyć. Są takie sytuacje w domach, że ktoś się tak bardzo modli, że nie ma obiadu dla dzieci. Albo nie zaściekła łóżka i o to łóżko jest następ kłótnia. Tak, dokładnie. Więc to jest taka równowaga, ale to jest też coś, co dzisiaj jest chyba też coraz modniejsze i myślę, coraz bardziej potrzebne. Taka świadomość tego, ile mi tak naprawdę potrzeba. Że umiarkowanie to jest odkrywanie takich granic, że. Że więcej już nie potrzebuję, że to mi wystarcza, że nie zagracam sobie życia wszystkim. Więc to jest też taka cnota związana z taką czystością, ale nie w sensie tylko posprzątanego mieszkania, ale w ogóle czystością przestrzeni, w której żyję. Fajne, fajne, to podoba mi się. Przejdźmy do naszych kolejnych bohaterów. Ja to w ogóle tak nazywałem, że to te cnoty, to jest nasza amunicja przeciwko złu, przeciwko złemu. No, można tak powiedzieć. Dziękuję można tak powiedzieć. No kolejne to, to są te cnoty teologalne. Mamy teraz tu mieliśmy te takie powiedzmy ludzkie, które możemy w sobie wyrabiać, wychowywać, kształtować. A teraz mamy takie cnoty, które są związane z łaską Pana Boga, które pomagają nam realizować te cnoty ludzkie. ludzkie. I no tutaj chyba nie będzie zaskoczenia wiara, nadzieja, miłość. Chociaż jest lekkie zaskoczenie. Nie wiedziałeś, że to są teologalne cnoty. Wiedziałem, <laughs> no bo już myślałem, że. <laughs> Ale o ile wiarę rozumiem, jest darem Pana Boga, dużo na ten temat mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Mam wiarę bronić, wyznawać, według niej żyć. O tyle z nadzieją, no miałem duże zaskoczenie. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak jest mowa w katechizmie o nadziei, to ona się realizuje przez oczekiwanie szczęścia. Tak, ale bardzo konkretnego, Oczekiwania. Tak, <grywa> no nie? oczekiwanie spełnienia obietnicy tak. i tu jest z powrotem nawiązanie... Do ośmiu błogosławieństw. Do ośmiu, tak. W ogóle jest pokazane, że to osiem błogosławieństw to jest tak naprawdę z perspektywy nadziei. I to jest też ciekawe, żeby podchodzić do takich rzeczy, które mówi nam Chrystus w Ewangelii z perspektywy nadziei. Mhm. My o tym chyba często zapominamy, że to wszystko, co nam daje Chrystus jako prawdę objawioną, jako to, do czego zmierzamy, ma sens tylko z perspektywy nadziei. To Tischter tak mówił, że wszystko w kwestiach wiary jest jeszcze przed nami. A zarazem już jest stuprocentowo pewne. Tak, jeżeli zakładamy, że wierzymy w Pana Boga, że mamy tą wiarę, tą cnotę wiary. Bo zdałem takie pytanie, czym się w takim razie różni wiara od nadziei? Też wierzę w to, co będzie. No. Mam nadzieję na to, co będzie. I miałem dylemat. No, wiara to jest yy, taki moment, kiedy ja przyjmuję to, co powiedział mi Pan Bóg. A nadzieja to jest taki moment, kiedy ja zaczynam przezwyciężać codzienne trudności z perspektywy tej, w którą wierzyłem. No. Inaczej mówiąc, wiara to jest cel, a nadzieja to jest droga. Nadzieja mi pozwala iść tą drogą, no nie? Bez, bez nadziei człowiek się w pewnym momencie po prostu poddaje. A, a można powiedzieć na odwrót? Że nadzieja pokazuje mi ten cel, a wiara jest tą drogą. No tylko, że to wiara sprawia, że ja odczytuję objawienie Boże, nie nadzieja. O to mi chodzi, że, że wiara mi pokazuje zbawienie. Mhm. Muszę uwierzyć w zmartwychwstanie, żeby tak. wiedzieć, że istnieje. Muszę uwierzyć zbawienie. w Boga, tak. żeby uwierzyć, że to, co on mi obiecuje, jest już tak. tak stuprocentowo pewne, że to mnie ciągnie do niego. No i teraz nadzieja to jest to, co tutaj katechizm mówi, no nie, że to jest pokonywanie trudności. Mhm. Nie? Z nadzieją jesteś w stanie codziennie pokonywać trudność. Ja myślę, że to jest taka cnota, która jest potrzebna na co dzień. Nawet czasem bardziej niż wiara, bo może mieć problem. Człowiek z wiarą w danym momencie, ale jak ma tą nadzieję cały czas, jak się gdzieś w nim zrodzi, no to i tak pójdzie do przodu. Dlaczego to tak drążę? Bo nawet jest to przysłowie, że ostatnia umiera nadzieja. Nie wiara. Ale nie boska. Nie miłość. No wiem, to jest tylko przysłowie, którego używam. Dlaczego tak ludzie wierzą, że ta nadzieja ma taką super siłę? No bo ona pozwala cokolwiek robić. Bo ona jest osadzona w tej stuprocentowej pewności. Po co nagrywasz teraz? Po co tu siedzisz? Czytasz katechizm? Rozważasz? No dzielisz się? Mam nadzieję, że ktoś posłucha? Czy wierzę, że ktoś posłucha? Masz nadzieję. Ale też wierzę. Ale to nie, nie, bo tu sprowadzasz wiarę teraz do czegoś zupełnie innego niż to jest w sensie e, takim... Katechizmowym. Katechizmowym, tak. A bo właśnie. my bardzo często te pojęcia zamieniamy w rozumieniu, tak. ale zapominamy o ich takim konkretnej definicji. Powiedzieliśmy, że są to cnoty teologalne, czyli wiara, celem wiary jest Pan Bóg. Tak. Nie jakiekolwiek moje obiecania. Jest poznanie szczęście. Pana Boga. Wiara ma charakter poznawczy. Tak. Nie? A nadzieja ma charakter, byśmy powiedzieli, działania, w sensie takiego czynienia czegoś. No tak, jeżeli wiara ma charakter poznawczy, to stwierdzenie, wiesz, że ktoś to posłucha, to, to błąd stylistyczny. Tak. Masz nadzieję, że ktoś to... Posłucha. Albo jeszcze inaczej, masz nadzieję, że ktoś, to będzie tego słuchał, skorzysta na tym. I to jest nadzieja, no nie? że coś robimy, tak naprawdę wszystko, co my robimy, to z nadzieją na coś. Dlatego, to, jak mówiliśmy o błogosławieństwach, to były te cele. Nadzieja też odnosi do celu. Ale poznanie celu to jest kwestia wiary. Jeżeli mówimy o Panu Bogu, oczywiście, a cały czas w tych teologalnych o tym mówimy. To mi się bardzo podoba. To jest no. świetnie pokazana różnica między wiarą a nadzieją. A pamiętasz jak głosiliśmy kazania w Triduum paschalnym w Goleszowie jak nawiązywaliśmy do symboli bo cnoty teologalne w kościele mają swoje symbole No miłość serce tak wiara krzyż nadzieja kotwica nadzieja kotwica to też jest duża pomoc w rozumieniu tej cnoty tak. że jesteśmy zakotwiczeni to jest pewne w niebie w obietnicach Bożych w błogosławieństwach Bożych no i to nas ciągnie i do tego jest jeszcze potrzebna przyprawa żeby to wszystko miało dobry smak. Czyli. Czyli miłość. No to w końcu miłość jest uczuciem, czy tą. No i właśnie tutaj się już katechizm rozwił całkowicie. Bo jak opisuje cnotę miłości, to tu już nie ma żadnego uczucia. Tu już jest coś zupełnie głębokiego, mało tego, jeszcze katechizm podkreśla, że to jest to, co przetrwa do końca. Mamy A uczucie za... jest ulotne, no nie? Mamy zacytowany też znany hymn o miłości Świętego z pierwszego Pawła. Listu do Koryntian, rozdział trzynasty. Ale pojawia się też w katechizmie taka definicja miłości, która uważam jest fenomenalna. Mam też wrażenie, że każdy z nas dorasta do odkrywania, co pismo święte mówi o miłości i na różnym etapie rozwoju, w różnym wieku, inaczej wyłapujemy tą definicję. Dzisiaj zwróciłem uwagę właśnie na tą, którą katechizm podaje tam w kolejnym punkcie, że miłość to jest więź doskonałości. Albo doskonała więź jedności. No, nie jest to proste, powiem ci. Rozwij. <laughs> no bo jeżeli miłość na dzień dobry, to jest jedność między osobami w twórcy Świętej. No tak, bo mówimy między o miłości I jest Bożej. tak silna i tak mocna ta więź między ojcem a synem, że przybiera postać Ducha Świętego z osobą. I potem też ta więź między Panem Bogiem a człowiekiem, że Pan Bóg jest w stanie powiedzieć do swojego Syna: Idź i pokaż im, jak bardzo ich kocham. Jeśli by trzeba było przelać krew, proszę cię przelej. I syn idzie i to robi w imię miłości. I potem, jeżeli wzywają, jeśli Kościół wzywa każdego człowieka, że mężowie mają kochać żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, jeśli my mamy się między sobą wzajemnie miłować, i że po tym będą poznawać, że jesteśmy od Boga, Czyli ta więź międzyludzka, ta więź miłości jest przeogromny skarb. Czyli jednym słowem miłość w tym momencie to jest taka rzeczywistość, która buduje więzi. Tak. I to więzi takie, które są w stanie przetrwać więcej, niż nam się nawet wydaje. No i to jest ładna definicja. Potem katechizm nam podpowiada, że w tym wszystkim jeszcze swój udział ma Duch Święty i Jego dary. Ale to się już chyba samo przez się rozumie, no nie? Że jeżeli mamy... Takie umiejętności, które mają nam pozwalać budować relacje z Panem Bogiem, z człowiekiem, z sobą, dają nam do tego siłę i tak dalej i jeszcze są dodatkowo wzmacniane przez Pana Boga, no to zawsze się musi pojawić Duch Święty. A On I, zawsze się pojawia z darami. I Duch Święty ma swoje siedem darów? Jest bardzo ładnie podkreślone to, że ten Duch Święty to jest ten, który w pewnym sensie prowadzi człowieka w tym realizowaniu cnót, czy też życia cnotliwego. Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, Bożej Bojaźni. To też jest blisko cnót. I mówi katechizm też o owocach Ducha Świętego. Tak, tak. to Rzadko o tym mówimy, że Duch Święty, dając dary, daje też przynosi owoce w życiu, może tak. O. List do Galatów. Te owoce też można by powiedzieć, to są takie cnoty. Miłość, wesele, pokój. To może nie cnoty wprost, ale takie efekty, bym powiedział, tego cnotliwego życia. Na cierpliwość. Tak. Uprzejmość, dobroć, wspaniałą myślność, Wyżność. łaskawość, wierność. Co tam jeszcze? Skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Owoce takiego cnotliwego życia. To można powiedzieć, że tak katechizm zebrał. Zaczął od tego, że są jakieś postawy w życiu człowieka, jak są stałe i ukierunkowane na dobro, wzmocnione Panem Bogiem. I że tak powiem, dołożona jeszcze jest moc Ducha Świętego i jego dary, no to tak się kończy takim zobacz. życiem. No i zobacz. Mieliśmy w tym odcinku poruszyć jeszcze Grzech. temat związany z grzechem, który katechizm bardzo mocno rozwinął. My nie zdążyliśmy. <noise> Powiedziałbym, że szczegółowo. Myślę, że zostawimy to. Tym bardziej, że w temacie grzechów pojawia się coś, co jest przeciwieństwem cnoty. Wady. Wady. To mi nigdy nie pasowało, ale o tym za tydzień. Zapraszam cię. A ja się przygotowałem. Ja też, jak ten grzech rozpracowałem, ale ja tak czułem obie. Wiedziałem, że jak zaczniemy od snota, to nie zdążymy grzechu. I dopiero z katechizmu się dowiedziałem, że przeciwieństwem miłości jest grzech. Co myślałeś? Nienawiść. Nienawiść. W ludzkim rozumieniu. to Polskim właśnie tak jest grzech. No i teraz właśnie.